Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od szczytu NATO w Brukseli, gdzie według mnie najważniejsze było to, co się nie stało. Donald Trump jest pierwszym amerykańskim prezydentem od czasu stworzenia NATO, który nie zadeklarował jasno, że w razie potrzeby Ameryka absolutnie wywiązałaby się ze zobowiązania, które na członków NATO nakłada artykuł 5 traktatu, który powoływał NATO, czyli do udzielenia pomocy członkowi sojuszu, który został zaatakowany. To się nie stało. Druga rzecz, która się nie stała, ważna pewnie tylko z punktu widzenia Polaków, może generalnie nie o wielkim znaczeniu, ale jednak całkiem dla nas istotna. Polski prezydent niestety nie zachował powagi i zachowywał się, cytując profesora Romana Kuźniara, jak sztubak, który bardzo chce zaimponować kolegom, gdzie jest. Wystarczy spojrzeć. No właśnie. Taki oto gest pana dorosłego polityka prezydenta. Wspólna fotografia przywódców NATO i polski prezydent. Jak to skomentować? Tu nie ma nawet co komentować, szkoda słów, ale niestety to nie wszystko. Pan prezydent komentował też spotkanie z prezydentem Francji, a wyglądało to z kolei tak. Są tematy trudne i pan prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne, ale co mnie bardzo ucieszyło, bo przecież ja też mam świadomość, że są tematy trudne. Jak to powiedział kiedyś poeta, są w ojczyźnie rachunki krzywd. Aha, czyli są trudne problemy i prezydent Macron mówi, że są trudne problemy, a ja się bardzo cieszę, że Macron mówi, że są trudne problemy, bo są trudne problemy. No, była taka głęboka wykładnia, analiza tego, co się działo w Brukseli i tego, co się dzieje w polsko-francuskich stosunkach. Bardzo wyrafinowana. Nawiasem mówiąc, wiersz Broniewskiego, przypomnijmy, jest o potrzebie wspólnoty Polaków niemal w przeddzień ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę. W tym kontekście rechot jest raczej nie na miejscu. Ale i to nie koniec. Oto w czasie szczytu w pobliżu Donalda Trumpa znaleźli się ministrowie Macierewicz, Waszczykowski i Szczerski. I strasznie się z tego ucieszyli tak bardzo, że nie zwrócili uwagi na to, że prezydent Polski Trumpa nie widzi. Nie widzi, nie widzi. O, zobaczył, podchodzi. Podchodzi, podchodzi. Ukłonił się. No niestety. Do kontaktu wzrokowego tym razem nie doszło. A gdy już prezydent Polski zauważył, żaden nie wpadł na pomysł, żaden z tych ministrów, by powiedzieć Trumpowi, że oto obok jest polski prezydent. Niby drobiazg, ale mówiący całkiem sporo, jak prezydenta Polski traktują nawet ludzie z obozu władzy. No dobrze, dajmy spokój prezydentowi Dudzie, bo miniony tydzień poniekąd należał do premier Szydło. Oto w debacie nad wnioskiem o odwołanie Antoniego Macierewicza, który to wniosek jako logiczny i oczywisty, rzecz jasna, upadł, premier Szydło dała niezwykły popis demagogii, populizmu i odwoływania się do najniższych instynktów, gdy do swych politycznych celów użyła tragicznego zamachu w Manchesterze. Nie zgodzimy się. Polska nie zgodzi się na żadne szantaże ze strony Unii Europejskiej. Nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. Terroryści posunęli się o krok dalej, bo uderzyli w najbardziej niewinnych i bezbronnych. Uderzyli w dzieci. Chcecie się na to zgodzić? Chcecie doprowadzić do tego, by Polska była bezbronna? I nie dopuścimy do tego, żeby polskie dzieci nie mogły bezpiecznie pójść do klubu, do szkoły czy na plac zabaw. Mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu. Nie damy się zaszantażować i nie ulegniemy, poprawności politycznej. Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan. No dobra, to było już zupełnie serio wystąpienie haniebne. Pomoc uchodźcom, dzieciom i kobietom nie jest uleganiem politycznej poprawności, jest aktem humanizmu, człowieczeństwa i zwykłej przyzwoitości. Szaleństwem nie jest to, co w sprawie uchodźców robi Unia Europejska. Szaleństwem jest to, jak szef polskiego rządu wykorzystuje tragedię ludzi do potęgowania strachu Polaków przed uchodźcami. Europa właśnie się obudziła z letargu, dlatego populiści przegrali już w Austrii, w Holandii i we Francji, a za chwilę przegrają w Niemczech. I albo jesteśmy z tymi, którzy Unię tworzą i chcą, by ona trwała, albo przez głupotę, małość i egoizm sami lądujemy na jej marginesie.
To była pani Szydło. Mam coś dla niej. Chciałem jej zadedykować, państwu też, to, co po zamachu w Manchesterze mówił młody, prosty chłopak, mieszkaniec tego miasta. Proszę posłuchać, ile w jego słowach jest godności i mądrości. We can react in a lot of ways. We can react in anger. Or we can react by doing, why did I stay in this city for 17 years? This city is a community. I don't care who you believe in, where you're from, this city is for everybody, and we all need to rally round today to show support, because they want to divide us, don't they? They want us to turn on our neighbours, and it'll never happen. Now here, I'm sorry I got upset here, but I think like a lot of people in Manchester, it's just kind of hitting you slowly. Yeah? This isn't something that happens in the Middle East, this isn't something that happens in America, this happens at the Manchester Arena. Our children. And what else can I do? I've worked there as a bartender years ago. I've worked in bars around it. Thousands of people that I've seen, they've came to this city for a concert or an event, but they always say what a wonderful city it is. There's so much to see and do. People from all over the world, students, nurses, doctors that come from over the world to help us. So what can we do? Anything that we can do to show support to one another. That's all we've got to do today, and I'm going to stay in town, and I'm just going to walk about and smile at people. That's all I can do, is just walk about and smile at people. We've got to look after each other now, don't we? Chciałbym bardzo, żeby kiedyś polski premier mówił tak jak ten chłopak. Nie jak mały, drobny, polityczny cwaniaczek, który powie każde głupstwo, żeby zyskać parę punktów w sondażach, ale właśnie tak jak ten chłopak. Prosto, godnie i mądrze. Ale chyba chce zbyt wiele. Zdecydowanie zbyt wiele, bo czego oczekiwać po ludziach, którzy uczynili narodowy sport z kopania i upokarzania wielkiego bohatera Solidarności i Wolnej Polski, jakim jest Lech Wałęsa. Już za chwilę tutaj sam Lech Wałęsa, z którym rozmawiałem kilka godzin temu, ale wcześniej to, co mówią o nim jego wrogowie, wielcy patrioci, którzy razem wzięci nie mają na swym koncie jednej setnej jego zasług dla Polski. Pan prezydent okazuje się, jest po prostu tchórzem. Pan prezydent Wałęsa, jest po prostu tchórzem. Jeżeli coś odczuwam, to pewnego rodzaju zażenowanie, ale to chodzi o zażenowanie nie Lechem Wałęsą, bo ja naprawdę wiem, jakim on jest i to nie jest dla mnie żadne odkrycie. Osobą, która była świadomym agentem pobierającym wynagrodzenie za przekazywanie informacji służbom specjalnym PRL-u. To jest jakiś niebywały już poziom stoczenia się. Mamy do czynienia z takim zagubionym człowiekiem, który żyje we własnym świecie. Zero kompletny, pan Wałęsa. Mam zaszczyt powitać mój gość, pan prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, na dzień dobry. Może coś, nie wiem, czy lżejszego, czy cięższego widział pan prezydenta Dudę na szczycie w Brukseli? Nie wiem, jak to skomentować. Ja lubię te żarty, ale no nie wszędzie, nie tak. Także kto będzie chciał z tym człowiekiem rozmawiać, jeśli on takie kawały robi? No przecież to niepoważne. Przyszło mi do głowy, że może prezydent Duda chciał trochę pana naśladować. Pan, jak pamiętamy, w kongresie wykonał ten taki gest. Tak, ale to w innej sytuacji. Inna moja pozycja. Tu nad głowami prezydentów. No przecież premierów, tego nie wolno robić. No, ja podejrzewam, że jednak chyba on był na jakichś środkach. To niemożliwe, żeby taki kawał normalny człowiek zrobił. A jak już mówimy i w tym momencie nawet będziemy mogli skończyć ten wątek, no w końcu Andrzej Duda jest jednym z pana następców. Jakby pan zrecenzował tę prezydenturę, no niemal dokładnie 2 lata po wyborze? Chyba ja... Można się zgadzać czy nie zgadzać, ale ja coś chciałem zrobić. Ja nie o wszystkim mogłem powiedzieć, ale ja miałem plan i jego realizowałem. Natomiast on nie ma żadnego planu, żadnej koncepcji. On jest administratorem i to jeszcze takim kiepskim, bo nie do końca można wszystko uzgodnić. I dlatego wielkie nieszczęście demokracja nam zafundowała. Musimy wyciągnąć wnioski, popoprawiać elementy, które do tego doprowadziły, no i wtedy będziemy zadowoleni. To do demokracji i do wniosków jeszcze dojdziemy. Z tych poważnych kwestii dotyczących szczytu NATO w Brukseli, jedna szalenie niepokojąca informacja. Po raz pierwszy od 70 lat amerykański prezydent nie potwierdził,
że w razie, gdyby któreś z państw członkowskich NATO zostało zaatakowane, to Ameryka udzieli pomocy. Czy pan prezydent uważa, że dzisiaj jest Polska bezpieczniejsza niż 5, 10, 15 lat temu? Wie pan, nieraz już mówiłem ja i nawet u pana chyba, że z tego, co mówią mądrzy ludzie, to możemy 11 razy zniszczyć życie na ziemi. Tyle mamy broni. A niektórzy sprzeczają się o 12 raz. Po co nam 12 raz, jak 11 razy zginiemy? A więc już ta klasyczna wojowanie jakieś tą bronią, którą świat ma, jest niemożliwe. Oczywiście są problemy i różne zachowania. I na te zachowania należy się przygotowywać. Natomiast mówię w innym stylu. Nie jakieś wojska dziwne budować. Mówi pan o obronie terytorialnej? No właśnie, więc to nie ta wojna, to nie te czasy i szkoda pieniędzy. A pan myśli, że jeśli już jesteśmy przy tym bezpieczeństwie wewnętrznym, to myśli pan, że do czego jest ta obrona terytorialna? Gdybyśmy poważnie potraktowali ten czas, kiedy był atak na mnie i na nas, który opisany jest przez generała Weinera w książce. Mówi pan o 4 czerwca 1992 roku. Tak jest. I gdyby to, to byśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia i do tego by nie doszło. Ale czy pan prezydent chce powiedzieć, że wtedy mieliśmy do czynienia, czy była próba przeprowadzenia zamachu stanu, a pan miał być internowany? Oczywiście, to jest udowodnione, to jest sprawdzone. Tylko, że ja jestem starym weteranem w boju. Ja wiedziałem, że to są popaprańcy i wiedziałem, że odwagi im nie wystarczy. A do postawmy tylko, panie prezydencie, kropkę nad i. Czy pan potwierdza, że miały to zrobić jednostki nadwiślańskie, czyli podległe MSW, a ministrem, szefem MSW był wtedy pan Macierewicz, tak? Tak jest. Wszystko było dokładnie przygotowane. Łącznie z mierzeniem kroków i z tym, że śmigłowiec miał wylądować na dziedzińcu Belwederu? Tak jest. Wszystko było przygotowane, tylko że ze mną trzeba by jednak podjąć walkę. Ja bym walczył. Ja kiedy nie muszę, to unikam. Ja jestem pokojowo nastawiony, ale w niektórym momencie człowiek nie ma wyboru. I oni o tym wiedzieli i oni się wystraszyli. Ale zwracałem się do, stąd mam dzisiaj różne zdania na temat prezydenta Komorowskiego, bo zwracałem się do nich, do marszałka jeszcze wtedy Komorowskiego, do premiera Tuska, człowieku, to są niebezpieczni ludzie. Musicie to sprawdzić i rozliczyć, bo oni są niebezpieczni. A co pan Komorowski i pan Tusk mówili? Słucham? Co pan prezydent, wtedy marszałek, nie, potem oni prezydent... Oni uważali, że jednak tą drogą taką, że na miękko. Nie weszło na miękko, że nie potrzeba, świat się zorientuje, ludzie nie poprą. No. A pan prezydent zaczął od tego, powiedział pan, że jakby ktoś przeczytał to, co oni wtedy zamierzali zrobić w 1992 roku, to wiedziałby, o co im teraz chodzi. To o co pana prezydenta zdaniem im chodzi teraz? Chodziło tylko i wyłącznie o władzę, o przejęcie. Natomiast co z tą władzą zrobić, to oni nie wiedzieli wtedy i dzisiaj nie wiedzą. A z obroną terytorialną wiedzą, co zrobić, czy nie wiedzą? To znaczy, nastawiają się na obronę. Nastawiają się, że zrobią prowokację, udowadniając, że oni muszą ratować, że oni muszą rozbrajać. Jakieś grupy sportowców, takich pseudosportowców, jak Ciboli, oni zrobią zamieszanie, a ci staną w obronie. Prawdopodobnie to jest ta koncepcja. Oni mają takie dziwne pomysły. Ale czy pan prezydent uważa, że pisowska władza byłaby skłonna albo zdolna do tego, żeby użyć siły przeciwko społeczeństwu? Jestem całkowicie przekonany, że jest zdolna. Oczywiście zrobi to, jak powiedziałem, w dziwny sposób. Podpuści Ciboli czy coś podobnego. No i wtedy niby w obronie, niby w rozbrajaniu, no musi jednak zastosować siły, a zastosuje siły przeciwko przeciwnikom, krótko mówiąc. Ale ja nie mam żadnej wątpliwości. Ale jeśli jest tak, jak mówi pan prezydent, to wynikałoby z tego, że władzy nie chcą oddać absolutnie, czy z tego wynika, że pan prezydent wierzy, czy pan nie wierzy w to, że będziemy mieć normalne, demokratyczne wybory? Nie, oni będą robić wszystko, żeby u władzy zostać, żeby władzy nie oddać. To są tego typu ludzie. I dlatego trzeba się dobrze przygotować społeczeństwo, pokazując, dokąd to zmierza i czym to się kończy. I tylko tak w sposób demokratyczny
można będzie poprawić te elementy, które dzisiaj źle funkcjonują. Panie prezydencie, ale rozmawiałem w ostatnich dniach trochę z ludźmi, którzy dużo wiedzą o gospodarce i światowej, i o polskiej gospodarce. No i oni uważają, że koniunktura na świecie jest taka, że w najbliższych 2-3 latach będzie raczej dobrze w gospodarce, być może bardzo dobrze, na pewno lepiej niż wydawało się jeszcze rok, 2 lata temu. Czy pan praktyk, pan, który czuje ludzi, nie tylko politykę, ale i ludzi, tak po ludzku myśli pan, jak będzie ludziom dobrze, to będą chcieli zmieniać władzę? No wie pan, to jest właśnie wielki problem. To jest wielki problem, że mają szczęście. W tym momencie mają szczęście. Natomiast jednak te wszystkie ograniczenia, te wszystkie nieprzemyślane decyzje, to jednak coraz bardziej będą wpływać na to, że jednak mądrzej będziemy wybierać. Świat jest naprawdę otwarty. Odrobiliśmy straty, te polskie różne szabelki wcześniejsze, te polskie kiepskie miejsce w świadomości europejskiej i światowej. To zostało prawie odrobione, a teraz maksymalnie tracimy przez tego typu rządzenia. A to, że w ekonomii się jakoś układa nieźle, no bo polski naród potrafi. Przecież nikt nie wierzył, że nam się to wszystko uda. Załamało się 70% gospodarki straciliśmy w tamtym czasie. Gdyby to straciła Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, nie poradziliby sobie. Polak potrafi. A więc jesteśmy ludźmi, którzy potrafią w nawet najtrudniejszych momentach znaleźć rozwiązania, które służą. A czy pan prezydent nie zazdrości trochę Jarosławowi Kaczyńskiemu? To znaczy, wie pan, jeśli chodzi o... Ja pamiętam, jak pan walczył jeszcze ten 91, drugi rok o dekrety. Mówił tak pan, jest. Że chce pan realnej władzy. Tak, Kaczyński tylko... ma narzędzia, których pan nigdy nie miał. Tak, dlatego ja na razie wierzę w to, że on wie, co z tym zrobić. Dlatego, że rzeczywiście Polsce było potrzebne rządzenie bardziej zdecydowane, a czytelne. Kiedy pan wierzył? Jeszcze przed wyborami? Znaczy i nawet po wyborach. Tak? Tak, bo wie pan, ja myślałem, że jednak oni będą robić podobnie jak ja. Ja chciałbym dekretów, ja chciałem systemu prezydenckiego, ale dlatego, że nie nadążałem za problemami, nie nadążałem za złodziejami. Ja widziałem te wszystkie procesy i dlatego też chciałem dekretów i chciałem systemu prezydenckiego, tylko że moje dekrety przechodziły przez parlament, a parlament miał maksimum 10 dni i musiał albo puścić mój dekret, albo poprawić ten dekret. A więc nie umiałem parlamentu, a oni zrobili inaczej. To samo o to im to samo chodzi, tylko likwidują to, co przeszkadza. Likwidują Trybunał, sądownictwo i inne i przez likwidację chcą osiągnąć to, co ja chciałam w sposób demokratyczny. A generalnie, gdyby pan prezydent miał powiedzieć, co chcą osiągnąć? Znaczy, skuteczniejsze rządzenie, takim... nie. Im się wydaje, że skuteczniej będą rządzić i rzeczywiście tak jest, tylko że trzeba jeszcze wiedzieć, jak rządzić. No dobra, ale pan zna Jarosława Kaczyńskiego. To jako jeden z pewnie z niewielu ludzi jest pan w stanie dość precyzyjnie odpowiedzieć tak, także w aspekcie psychologicznym. Czego on chce, panie prezydencie? Znaczy on teraz jest w sytuacji trudnej, dlatego że ma jednak na sumieniu te wielkie smoleńskie nieszczęście. Przecież to on podejmował decyzję, to on wymusił decyzję, a więc... No, mówi pan o decyzji o samej wyprawie, tak? Tak, sam wyjazd, przecież to, nikt tam ich nie zapraszał, nikt nie chciał, po co było burzyć, można było dołączyć się do premiera i to zrobić inaczej. A więc chcieli z przytupem rozpocząć kampanię wyborczą od Katynia. No i właśnie, i spowodowali nieszczęście. I to zrobił, jednak przecież to znam dobrze, ja naprawdę ich dobrze znałem. Wszystkie decyzje poważne podejmował Jarosław zawsze. Lech nigdy nie podjął żadnej decyzji. I w związku z tym podjął i tą decyzję. I teraz, dlatego teraz jest w trudnej sytuacji. On teraz robi wszystko, szuka, żeby ktoś mu trochę ułatwił, żeby ktoś wziął trochę tej odpowiedzialności za te wielkie nieszczęście. I dlatego idzie już w takim amoku. Że premier nie wykonał czegoś szuka jakiegoś usprawiedliwienia na siłę. A pan myśli, że on wierzy w zamach, czy nie? Nie, no przecież pan wie, jak to było, no, że w ogóle do wyjazdu nie powinno dojść.
a już potem, a już zlądowania nie powinno być, a więc wszystko zrobiono niedobrze, fatalnie i to wisi na Jarosławie, no co byśmy nie powiedzieli. I dlatego teraz zachowuje się dziwnie, teraz trzeba o tym wiedzieć, że jak to wszystko będzie kiedyś ujawnione, to żaden człowiek by nie wytrzymał i on nie wytrzyma, a więc skończy. A ja myślę, że nie będzie ujawniony, gdyby było coś do ujawnienia. Znaczy, nie, jest tylko, że wie pan, nie ma interesu. Stany nie powiedzą, że podsłuchują cały świat. Więc nie mogą tego zrobić. Rosja nie ma interesu, aby w Polsce był spokój, aby Polska pięknie się rozwijała. Więc ci najważniejsi gracze nie mają żadnego interesu, by to zrobić. Ale prędzej czy później to jednak ujrzy światło dzienne. No i to ja wrócę do pytania. Czego według pana chce Jarosław Kaczyński? Znaczy, jaki jest jego plan? Nie, wciągnął się w niebezpieczną, wszedł na niebezpieczną drogę, po drodze Smoleński i te nieszczęście. I to wtedy już idzie torem i on już nie ma właściwie wyboru, musi iść. I dlatego jest więźniem swoich niedobrych, fatalnych koncepcji. I finałem pana zdanie będą przegrane wybory, czy co? To znaczy, musimy jak najszybciej, patrioci polscy, musimy jak najszybciej dokonać zmiany, bo to nie służy Polsce, to niszczy Polskę. No to tylko w wyborach można zrobić. No tak, tylko że możemy zażądać referendum. Cały świat musi nas zrozumieć, że zawsze narody mają prawo do referendum. Tylko żeby były poważne referendum, to wtedy, kiedy się żąda zmiany w sytuacji politycznej czy rządu, to musi być podpisów więcej, niż ich wybrano. To jest argumentacja. Więcej was żąda odwołania, niż was wybrano. No ale to potem i tak trzeba mieć wybory, panie prezydencie. A patrzymy w sondaże, jakby dzisiaj były wybory, no to oni albo sami, albo z Kukizem mają więcej niż opozycja. Znaczy, wie pan, to nie do końca tak. Na razie jeszcze te populistyczne rzeczy, ta demagogia na razie się podoba ludziom i na razie to wygrywa, ale to na dłuższą metę nie ma szans. Dlatego, że... Ale dłuższa to jest 2,5 czy 7 lat? Nie. Tego ja w ogóle nie zakładam. 7, maksymalnie dokończenia tej kadencji, ale moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, by jak najszybciej podziękować tej grupie. Dlatego, że ta grupa szkodzi Polsce. No 12-1 przegrywamy głosowanie w Europie. No ludzie... 27. Tak. Słucham? 27. No właśnie. Przegrywamy. No przecież to jak my wyglądamy? No przecież to nie da się. No jak można dobre mieć układy, dobrze zarabiać w takim stanie? A myśli pan, jak pan patrzy, bo był pan na jednej z chyba tej największej konwencji Platformy. Wydaje się panu, że Platforma Grzegorza Schetyny to jest ta władza, która jest w stanie pokonać PiS i Kaczyńskiego? To nie jest ideał, który mi się podoba. Tylko, że musimy z czegoś wybierać. Ponieważ mam najlepsze zaplecze, najbardziej rozwinięta, jest w stanie rządzić krajem. No jest lepsze od PiSu, więc tu nie mamy wyboru. Ja bym chciał, żeby jednak społeczeństwo na poważnie włączyło się do partyjności, albo organizowało nowe partie, albo dołączyło do tych partii. A pan widzi jakieś miejsce na jakieś albo na jakąś nową partię? To znaczy, ja jestem już za stary, więc ja już tutaj... Poddałem się, oczywiście będę wspierał, jestem patriotą do ostatniej godziny życia, ale już na budowanie dla mnie jest chyba za późno. Ale pan parę razy mówił, że jakby była demonstracja na 2 miliony, to pan by się włączył, ale panie prezydencie, pan doskonale wie, że nie będzie w Polsce demonstracji na 2 miliony. Ja powiedziałem trochę przestrzeni, milion wystarczy, aby ci ludzie potraktowali nas poważnie. Poniżej miliona będą strzelać i ja o tym wiem. Oczywiście robiąc prowokacje różnego typu, by mieć argumentację na takie działanie. I jeśli to ma się udać, kiedy będzie się naprawdę nam to nie podobało, to musi być milion ludzi w Warszawie, przywiezionych albo warszawiaków i wtedy... Ale wcześniej musimy wykonać to, co mówiłem, referendum. Podpisy, więcej ludzi podpisuje niż ich wybrano, a więc żeby to było demokratycznie, żeby świat rozumiał, że my nie chcemy burzyć demokracji, tylko że my żądamy prawa dla narodu, a naród ma zawsze prawo do referendum. Panie prezydencie, wspomniał o tym wyniku 27-1 i mówił pan o tym, ile nam się udało zrobić przez ćwierćwiecze, co teraz pana zdaniem jest zrujnowane. Czy pan się boi o to, czy Polska zostanie w Europie? W Unii? Jeśli takie pytanie padnie, naród nie pozwoli na to i to może być
jeśli się postawią, doprowadzą do takiej sytuacji, no to będzie koniec. I oni tego nie zrobią. Będą jakoś tak próbować, żeby... Ale mogą nas... jakby na miękko wyprowadzać nas. Tak, będą, żeby nas wyrzucono. Wie pan, ja znów jako praktyk, ja już mówiłem, no, i naraziłem się Europie i Polakom, mówiąc o tym, że jako praktyk to czasami widziałem, jak dom remontuje się. On jest droższy, ten remont, niż gdybyśmy nowe coś zbudowali. Unia była budowana no, w specyficznych warunkach. I dlatego nie wszystkie te rozwiązania były dobre. I teraz można ją remontować, a można zrobić to, co ja proponuję. Trzy kraje, a więc Niemcy, Francja i Włochy, powinny mieć przygotowane rozwiązania nowej Unii i 5 minut po rozbiciu przez Polskę, przez Węgry Unii powstaje nowa Unia, ale już mądrzejsza. I bez Polski? Już, nie, nie, nie. I mówię, wszyscy mogą wejść w tym. Polska, tylko macie taki regulamin. I albo wchodzicie i stosujecie się, tam są i kary i nagrody, no mądrze to zrobione, i wchodzicie, to się musicie z tym zgodzić. I wtedy jest. Już raz się zgodziliśmy. Nawiasem mówiąc, czy słuchał pan wystąpienia premier Szydło o uchodźcach? No proszę pana, to jest karanie boskie. No przecież to nie można tak. To jest histeria, to jest niepoważne. To, jak to? Nie, nie, ja... A co pan w sprawie uchodźców myśli? Pan jak były polityk i pan gorliwy katolik. Ja powtarzam i będę nic od początku nie zmieniał zdania. Otóż daliśmy się zaskoczyć, otworzyliśmy granice, Europa piękna, a nie przygotowaliśmy się na przyjazd ludzi, więc nie mamy przygotowania, więc teraz musimy pomóc kobietom, dzieciom i uciekającym, ale z koncepcją, że zrobimy wszystko, by zakończyć problemy w ich krajach, by mogli wrócić. Dlatego, że przyjazdy do różnych państw pojedyncze, to się ładnie układa. Natomiast czwórkami, jeśli idą ludzie, masę ludzi, to potem stwarzają straszliwe problemy i żądają, mają siłę i to rozkłada inne kraje. To mamy widok po Francji na przykład. I w związku z tym musimy w tym, daliśmy się zaskoczyć, to jest pogrożenie palcem, bo dopiero będą migracje wielkie, jak otworzymy Chiny i Indie, a to za chwilę nastąpi. Wtedy do Polski przyjedzie podziękować miliard Chińczyków. Czy pan wie, to nie milion, miliard. Czy pan wie, co to będzie? Żadnego drzewa nie będzie. I w związku z tym, proszę pana, świat idzie w tym kierunku, ale musi się przygotować. I na razie nie jest tak daleko. My Europę już daleko przygotowaliśmy, jednak otwieramy granice, jeden pieniądz, ale świat nie jest przygotowany. Więc musimy przyspieszyć integrację europejską i potem to jakoś dopracować ze Stanami Zjednoczonymi, przyjąć Chiny na poważną rozmowę i przygotować się do globalizacyjnych rozwiązań. Taki jest rozwój cywilizacji naszej. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Przeczytałem wywiad ostatnio z panem i smutno mi się zrobiło, bo według mnie jest pan chyba człowiekiem, który w Polsce, w polityce, historycznie, na pewno w ostatnim półwieczu, odniósł gigantyczny, największy sukces, a ton tych wypowiedzi był taki, że w zasadzie to przegrałem, nic nie osiągnąłem. Znaczy, wie pan, ja byłem nastawiony tylko na uzyskanie wolności. I to zostało osiągnięte. Oczywiście jeszcze patrząc, co się dzieje, patrząc na nasze nieprzygotowanie, musiałem dobić komunizm, zostając prezydentem. No tak, ale potrzebowałem dekretów, potrzebowałem systemu prezydenckiego. Naród nie dał, więc demokracja, wodzowie nowi w różnych partiach no, rozebrali Polskę. I dlatego w tym stanie rzeczy, jak się znam praktycznie na polityce, trzeba pozwolić, abyśmy doszli do podobnych rozwiązań. A więc jedna epoka upadła, druga nie powstała, my jesteśmy w środku. A pan, panie Ta epoka prezydencie... jest epoka słowa. Najpierw było słowo, a słowo stało się ciałem. Musimy to wydyskutować. Proszę pana, każde państwo miało swoje rozwiązania, nawet swoją religię. Jeśli chcemy budować Europę, to musimy zapytać się, na jakich fundamentach? Czy na bardziej prawicowych, czy na bardziej lewicowych? Panie prezydencie, jest pan zwycięzcą historycznie? Znaczy, zwycięzcą, ale tylko w usunięciu niedobrych podziałów Europy i świata. Tak, tu jestem zwycięzcą. Natomiast nic nie zbudowałem. Zbudowałbym, gdybym miał drugą kadencję. Ja miałem pomysł, ja nie mogłem mi głosić, ale miałem i byłbym zbudował. No ale naród mi nie dał, a ja walczyłem o demokrację, więc się zgadzam, ale to nie jest to, o co ja walczyłem, bo ja walczyłem o zbudowanie.
Chciałem uciec z Polską, Węgrami, Czechami, no to stan wojenny mnie roztrzaskał. Potem cały świat komunistyczny ruszył, to było, świat jest nieprzygotowany, za duży gabaryt, bez programu, aby to zmieniać. A więc to właściwie przegrałem, bo wie pan, będę dzisiaj mówił do młodzieży za chwilę o tym właśnie, że to jest połowę sukcesu. I zależy od tej młodzieży właśnie, do której idę za chwilę, zależy, czy oni wprowadzą rozwiązania, nieobciążeni agentami, rewolucjami, wojnami, czy oni teraz wprowadzą rozwiązania, które są potrzebne. Pierwsze pytanie jest dla nich. Na jakich fundamentach? Potem, jaki jest system ekonomiczny? A potem, a jaka demokracja? Demokracja sobie nie radzi z populizmem, z demagogią, z oszustwami polityków. No, to jest nowa sytuacja. Panie prezydencie, to są pytania do następnej generacji, czyli Lech Wałęsa wygrał w części odzyskiwania wolności, a dla państwa ważna informacja, że niezależnie od upływu czasu wciąż jest pełen energii i z barykady i z... Tak, ale zachęcam innych, młodzież wykształconą, nieobciążoną, znającą języki, aby zaczęli mądrze rozwiązywać problemy. Bo był czas płynnego rozwoju świata, cywilizacji i jest czas skokowy. Skok wymaga innych rozwiązań. Skok wymaga, na jakich fundamentach budujecie Europę. I tutaj z tym znakiem zapytania zostawiamy naszych widzów. Bardzo serdecznie dziękuję. Był prezydent Lech Wałęsa. Panie prezydencie, serdecznie panu dziękuję. Kilka dni temu mieliśmy w Sejmie debatę o śmierci Igora Stachowiaka. To była ważna debata. Warto wsłuchać się w to, co mówili w niej ci, którzy non-stop powtarzają, że gwarantują bezpieczeństwo Polakom, którym tak bardzo zagrażaliby uchodźcy. Pytanie, kto nas obroni przed tymi, którzy wciąż gardują, że nas bronią? Nie ma powodu do przyjęcia, wedle tegoż biegłego, że stosowane wobec zatrzymanego środki przymusu spowodowały jego zgon. Nie ma, zdaniem biegłego, dowodów, by był on bity, czyli pokrzywdzony i kopany przez policjantów. Biegli stwierdzili w niej, z dużym prawdopodobieństwem, takie są wnioski, to są określone, że pan Stachowiak zmarł z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej po zażyciu środków psychoaktywnych. Nie chcę być niegrzeczny, ale zastanawiam się, na czyje zlecenia biegają ci biegli. Jasne, ręka rękę myje, nie ma żadnych dowodów, że policjanci zrobili Igorowi Stachowiakowi cokolwiek złego. Pewnie stąd dymisję we wrocławskiej policji, oczywiście dopiero po roku, gdy telewizja TVN24 pokazała, co się działo na wrocławskim komisariacie. Teraz z Wrocławia do Opola sprawa tylko z pozoru błaha. Festiwalu piosenki w Opolu nie będzie. Może będzie gdzie indziej, miał być w Kielcach, może będzie w Przemyślu, w Jarosławiu na przykład, na Podkarpaciu, ale w Opolu nie. Piosenkarze zdecydowali, że nie mają ochoty uczestniczyć w przedsięwzięciu TVP i trudno się dziwić. Należy im raczej pogratulować, ale TVP walczy i nie odpuszcza. Na froncie propagandowym w sprawie Opola słychać było armatnie salwy. Prezydent Opola nie wpuścił ekip Telewizji Polskiej do opolskiego amfiteatru. Problemy z organizacją festiwalu spowodowały plotki, że Telewizja Polska nie zgodziła się na występ w Opolu części artystów. Ich autorem był m.in. menedżer KAI. Piosenkarka w ubiegłym roku wystąpiła na marszu KOT. Popierała czarny protest. Kilka dni temu zaśpiewała na gali Gazety Wyborczej w trakcie wręczenia nagrody dla Fransa Timmermansa, wiceszefa Komisji Europejskiej, który chce nałożenia sankcji na Polskę. Ogłaszają, że bojkotują Opole, mówiąc jednocześnie, że robią to apolitycznie. Widzę, że ten szczyt hipokryzji i kompletnej obłudy. To ma charakter tworzenia alternatywnych struktur polskiej kulturze. Jest to niewybaczalny skandal i okrył hańbą się pan prezydent. Mówię to z przykrością. Nastąpił brutalny atak na dobro publiczne, na Telewizję Polską i na polską kulturę i nie można się na to zgodzić. Telewizja Polska nie jest mściwa. Telewizja Polska nie rozróżnia, że ktoś jest z kodu, ktoś nie jest z kodu. I moi goście, Krzysztof Materna, Zbigniew Hołdys, witam was. Dzień dobry. Krzysztof Materna bardzo się uśmiechał, jak słyszał pana Kurskiego, że Telewizja Polska nie jest mściwa. Co w tym śmiesznego? To dobrze, że nie jest. Ja się uśmiecham zawsze, jak widzę kogoś, kto z taką łatwością kłamie po prostu bez przerwy. Ponieważ... To kwestia wprawy, kilkadziesiąt lat. I... No właśnie, no właśnie. I dlatego się uśmiechałem. Do meritum na razie się nie odnoszę.
Ja tylko jeszcze podkreślę, że te wszystkie fragmenty, które widzieliśmy, to był festiwal propagandy. A propos festiwalu w Opolu, wszystko oczywiście z materiałów w TVP. Zbyszek, ty oglądasz TVP? Nie od tam października 2015, czy nie od... Wiesz, ja mam taki system telewizji satelitarnej, że jak muszę rebootować dekoder, to on startuje na TVP Info. Tak, taka jest jego technologia. I kiedyś zobaczyłem... To współczujemy do dekodera. No niestety. I kiedyś zobaczyłem, co tam się dzieje. Oglądałem to chyba z pół godziny. Zamurowało mnie. To mówię otwarcie. Zamurowało mnie. Ja wiem, że to fatalnie brzmi, ale jestem niestety z tego pokolenia, podobnie jak Krzysiek, który dosyć dobrze pamięta przemianę z 12 do 13 grudnia, kiedy się w 1981 roku zjawił stan wojenny. A dziennik dawał, dosypywał do pieca równo jeszcze przed stanem. Ale nie niszczył ludzi w bezpośredni sposób. Nie padło słowo zdrajcy i tak dalej. Czy uważasz, a może uważacie, że dziennik TV PiS jest gorszy niż dziennik TVP? Z tamtych czasów? Znaczy, dla mnie jest gorszy, dlatego że dewastuje ludzi, poniewiera ludźmi. Ja na to zwróciłem uwagę. Musimy pamiętać o tym, że w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy propaganda bardzo mocno zaczęła funkcjonować w telewizji i w mediach jedynych, jakie wtedy były, czyli publicznych, w owym czasie nie mówiło się za wiele publicznie o tym, że istnieje jakaś opozycja, że istnieje KOR, że strajki to były jakieś nieprzewidziane przerwy w pracy. Jakieś grupy wyrostków próbowały biegać po ulicy. To były tego typu komunikaty. Nie padały nazwiska tak od razu, że ktoś jest właśnie zdrajcą, sprzedawczykiem na usługach. To pisał Żołnierz Wolności. Gazeta pisała o tym, że tam Kuroń, powiedzmy, z Michnikiem są na utrzymaniu odwetowców niemieckich. Ale to nie miało tak powszechnego charakteru lawiny zniewag, potwarzy, oskarżeń najcięższych. Ja wczoraj nie tyle usłyszałem, ile przeczytałem gdzieś wypowiedź Kaczyńskiego na temat Komorowskiego. No to jest po prostu kompletna degradacja. Że Komorowski ulega takiej degradacji moralnej, że właściwie nie ma nawet o czym gadać. I w tym jest zawarta taka pogarda, no to ja muszę to powiedzieć, tej pogardy w komunie nie było. Ona może istniała w gabinetach, może ona była motorem wielu zdarzeń. Cenzorzy może patrzyli na nas z litością, że frajerzy przyszli, myśleli, że coś załatwią. Ale ona nie wypływała z głośników i z ekranu. Na tym to polega. Tam płynęła wtedy, wiesz, surówka, stal, produkcja statków, siódme miejsce na świecie, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą. Raczej szło to w propagandę sukcesu niż niszczenie ludzi. Ja niestety od czasu do czasu oglądam, ponieważ to jest dla mnie materiał zawodowy i ja... Jako dla reżysera czy satyryka? Jako dla reżysera, ponieważ ja właściwie przestałem myśleć o sobie jako satyryku, dlatego że wszystko w kategorii prawdziwie satyrycznej staje się tak łatwe i staje się taką publicystyką groteską, że przestaje to być satyrą. Czyli jest za śmiesznie, żeby być satyrykiem. Dla mnie satyrą jest coś, co jest po pierwsze, ma taki znamion ponadczasowości, a po drugie, że daje jakąś myśl, można coś z tego wyciągnąć. To może być sympatyczne, ale musi skłaniać do myślenia. Natomiast i dlatego tak polemizuję na przykład na temat ucha prezesa, który mi się podoba, rozśmiesza mnie bardziej, mniej, ale nie jest satyrą dla mnie, bo ludzie mylą gatunki. Czym jest? Jest po prostu parodią publicystyczną. Jak ja przypomnę sobie, znaczy ciągle się z tym spotykam, że nasze skecze z Wojtkiem wracają i są ciągle aktualne, co jest przerażające, ale jak zrobiliśmy skecz dziennikarz-polityk, to nie myśleliśmy o konkretnym polityku, tylko myśleliśmy o arogancji władzy. Ten polityk tutaj się wali tym mikrofonem po obie tego dziennikarza, tak, zdejmuję, znaczy łamię mu okulary. I mam takich przykładów, niedawno wyszedł nasz skecz, pojawił się znowu związany z Opolem, czy z nowym programem szkolnym.
szkolnym, gdzie Wojtek jako nowy nauczyciel tłumaczy, co to było z bandami, jak to było. To ja mam taką generalnie propozycję, żebyś już nie bawił się w satyrę, bo potem się znowu okaże, że coś napiszesz, ale... i za 20 lat będą to odgrywać. Ale chciałem jeszcze wrócić do tej telewizji. Ja oglądam telewizję publiczną i jestem przerażony nie tylko wymiarem propagandy, ale bo w to się wsłuchuję najmniej, bo ja już wiem, czego się mogę spodziewać. Natomiast wszystkim, co się w tej telewizji dzieje, sposobem, od sposobu kadrowania do sposobu pokazywania przez światło, to już nawet rzuciłem się w jednym z felietonów w obronie prezesa Kaczyńskiego, który jako człowiek wolności wyglądał tak, jakby wyszedł ze szpitala po prostu, jak była ta gala. To jest po prostu... To jest wszystko... Czyli dosyć propaganda i amatorzy, tak? Ale właśnie nie wiem, na czym to polega, bo tam zostali zawodowcy. No, pełny wypas to był Sylwester, prawda? To wszystko migało, było kolorowe i treści leciały stamtąd fantastycznie zabawowe. No, ale zdaje się, że kosztowało to tyle pieniędzy, że już nie wystarczyło na światło w innych programach po prostu. Opole. Wy jeździliście na Opole, występowaliście w różnych charakterach. Uczestniczyliście w tym wielkim przedsięwzięciu. Proste pytanie. Dlaczego doszło do, nie wiem, czy to nazwać bojkotem, czy rezygnacji artystów? Jak go zwał, tak go zwał. Dlaczego stało się to, co się stało? Ja precyzyjnie tego nie wiem. Precyzyjnie tego nie wiem, bo wszystkie strony mają inną definicję, od czego się zaczęło. To, że istnieje, może nie na papierze, ale lista osób, których telewizja po prostu nie zaprasza, telewizja publiczna, czyli telewizja nas wszystkich, jest właściwie sprawą jasną, oczywistą, bo ja sam mam wiadomości od znajomych, którzy jeszcze tam pracują, że na przykład nie wolno mnie zapraszać, albo że na przykład w ubiegłym roku telewizja, mimo że była z tym festiwalem związana, mówię o Solidarity of Arts, nie pokazała nawet koncertu muzyki poważnej, czyli koncertu Wojciecha Kilara. To, że tak jest, to ja nie mam żadnej wątpliwości. To, że prezes kłamie bez przerwy od lat, też nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że mówimy jeszcze o czymś innym. Mówimy o tym, że ludzie, którzy zaczęli się wycofywać, no to są ludzie z godnością, to są ludzie, którzy coś znaczą, to są prawdziwi artyści, jak mówię o Nosowskiej, czy jak mówię o Kai, czy to są poważne postaci w polskim show biznesie i nie tylko. Więc mówimy również o człowieku. Ja też bym nie... To była kwestia smaku? Nie, to nie była kwestia smaku, tylko to była kwestia honoru, że jeśli zabraniają mojej koleżance, to tak samo jakby zabronili mnie. To znaczy, że ja nie chcę być w tych czasach i w tej telewizji, która tak postępuje wobec wykonawców. Zbyszek? To, co mówi Krzysiek, jest chyba zgodne z prawdą. Nie wiem, od czego się zaczęło, ale musimy pamiętać o tym, że ludzie show biznesu, muzyki estradowej, popularnej, tak to nazwijmy, to nie są ludzie, którzy tak często angażują się w sprawy polityczne, jak na przykład aktorzy. To się wiąże prawdopodobnie z tym, że aktorzy tworzą środowiska, są wspólnie edukowani, grają w sztukach, dyskutują o kondycji świata, takich społeczeństwa i tak dalej. Tak wielu w Polsce ale, też nie. Ale jakby trzeba było spojrzeć, to cała ta szpica, począwszy Wajda, Janda, Gajos i tak dalej, to jest bardzo potężna armada. No to w polskiej piosence takiej armady nie ma. To co ale upolityczniło piosenkę? Ale już mówię. To nie są młodzi, zbuntowani artyści, którzy są krnąbrni, bo ktoś im zafikał, to tupnęli nóżką. To są dojrzali ludzie, którzy powoli dochodzą do sytuacji, gdzie rzeczywiście takie wartości jak godność, jak szacunek dla innych ludzi, jak przyzwoitość, które, piękne słowo, które użył Piasek, to są wartości, z którymi zaczynają mieć do czynienia. Ich los na pewno zależy od tego, co Kurski zrobi, w jakimś sensie, bo można ich wyciąć na lata, jeśli by się udało, to czemu nie.
i stworzyć nową kadrę w ogóle artystów i wmówić ludziom, że to są właściwie najwięksi artyści, nie jakaś Kaja czy tam ktokolwiek inny. Zdaje się, że takie zakusy ta władza ma. Ale wiadomo było, że kiedy Kaja pojawiła się rzeczywiście na estradzie Marszu Kodu z bardzo stonowanym poparciem, chodziło jej o prawa kobiet i mówiła: dziewczyny, siostry, trzymajmy się razem. To ja popatrzyłem na to i mówię: Boże, to jest pierwszy raz właściwie, kiedy ktoś w sytuacji jednak opresyjnej, nie kiedy wolność panuje powszechna, ale kiedy jest opresyjna, ktoś zabiera zdanie w ten sposób. A powiedzcie mi... Mnie to zaimponowało wtedy i dziś myślę, że w Kai dojrzewa niezgoda na tego typu postępowania. A powiedzcie mi, bo mam wrażenie, ale wrażenie, zgaduję, a wy byliście, uczestniczyliście, bo to musi być dla tych piosenkarzy, artystów cholernie bolesne. To jest tak jakby, nie wiem, sprawozdawca sportowy nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie albo Mistrzostwa Świata. Żyje się latami. Tomku, sprawa jest moim zdaniem bardzo skomplikowana. Ja wiem, że się narażę wielu osobom, ale ja powiem tak. Ja uczestniczyłem w Festiwalu Opolskim 20 razy we wszystkich kategoriach. Dyrektor artystyczny, reżyser, juror, prowadziłem koncerty, chyba nie wiem, 8-7 razy. Nieważne, znam to pole, znam tamtą atmosferę. Pewnego rodzaju upadek Opola, bo przecież jakbym przypomniał recenzję po ubiegłorocznym Opolu, w którym wystąpili wszyscy, były straszne. Dlaczego były straszne? Dlatego były straszne, że był to groch z kapustą, że było to nieuporządkowane, że nie wiadomo było, o co chodzi, że nie wiadomo, co jest premierą, a co nie jest premierą, że nie było... Ale problem moim zdaniem z taką degrengoladą Opola poza fantastycznymi Opolanami, historycznym miejscem, wspomnieniami, pewnie biznesem dla Opola, zaczął się od momentu, kiedy Opole przejęła telewizja. Ponieważ prawda jest taka, że ludzie w telewizji, to trwa od lat, nie myślą o tym, co jest zawartością i co jest istotą Opola, tylko myślą o tym, żeby jak najwięcej migało i żeby po prostu były wizualizacje i robią widowisko telewizyjne. Czy kamera ma latać? Ono musi latać, ale już kto o czym śpiewa, jest to kompletnie nieistotne. Ja chciałem przypomnieć koncert, w którym nic nie latało, a który ma do dzisiaj największą oglądalność w historii wszystkich powtórek, które robi telewizja, Zielono mi. Koncert wypracowany przez Magdę Umer. Piosenki Agnieszki Osieckiej, tak? Tak, ale to był koncert, w którym wystąpiła cała plejada wszystkich w różnych gatunkach, stylach, od wybitnych aktorów do piosenkarzy. Naprawdę wszyscy. Tylko, że to była sprawa gustu, klimatu, doboru piosenek. Artysta to tworzył. Ale tworzył to artysta i artysta dostawał szansę, żeby zinterpretować to, co ma do wykonania. Ale to z tego, co mówi Krzysztof, wynika, że być może ten bojkot to jest swego rodzaju szansa dla Opola, żeby może nie za chwilę, może za czas jakiś, żeby odświeżyć pewną ideę. Oczywiście. Oczywiście. Ja o tym nawet napisałem wczoraj gdzieś tam na Twitterze i to zyskało dosyć, czy na Facebooku, i to zyskało dosyć dużo bardzo pozytywnych recenzji, bo festiwale, które w tej chwili, czy jakieś widowiska festiwalowe, które się w tej chwili dzieją... Masz przykład Eurowizji, prawda? Już właśnie powiem, raczej myślałem o polskich, czyli ktoś napisał, że właśnie oglądał polsatowski festiwal, który jest hit, coś tam się nazywa, w Sopocie, i że właściwie to, co zobaczył, dowodzi, że Opole można pożegnać i złożyć do grobu, bo to właściwie bo wszystko załatwiło. Otóż różnica jest jedna, bardzo istotna. Ja przynajmniej pamiętam Opole, kiedy pojechałem po raz pierwszy, kiedy miałem 18 lat, miałem z Radowicz. To był czas, kiedy Marek Grechuta wykonał Korowód i wszystkich zmiótł. Rok wcześniej Niemen wykonał Dziwny jest ten świat. Otóż ludzie jechali... Parę lat później Na drugim brzegu tęczy Breka, tak, prawda? Ludzie jechali pokazać po raz pierwszy, jak na jakimś, na festiwalu w Cannes czy gdzieś, swoje najnowsze dzieło.
i cała Polska czekała na to, co oni pokażą. Demarczyk, największe debiuty w tej chwili i siedziało profesjonalne jury, które po pierwsze kwalifikowało utwory, jeżeli już byli mniej znani wykonawcy, po drugie oceniali te utwory. Za komuną ocenili. Tak. Nie, mnie się... Na festiwalu w Cannes jest jury. Mnie się za tym... Ja jeszcze chciałem dodać... A nie SMS-y ludzi, które zabijają muzykę. Ja jeszcze chciałem dodać do tego, że dawniej, bo jeszcze mówimy... Ja usłyszałem wypowiedź Pospieszalskiego na temat doktora Misio, czyli Jakubika. Ja strasznie szanuję Jakubika, jako uważam fantastycznego aktora, a niespecjalnie lubię doktora Misio. Jakoś po prostu mi to nie leży. Uważam, że jak aktor gra Rockmana, to niespecjalnie może mu to wychodzić. Mimo, że on ma popularność. Tylko ocena tego, co zostało pokazane, wykonana przez pana Pospieszalskiego, że to jest chałtura, że to jest gniot, że to jest tego. Przepraszam bardzo, przecież ja mogę w każdej chwili powiedzieć o panu Pospieszalskim, że to jest chałtura, że to jest gniot, że to jest propaganda, że to jest program z tezą i tak dalej. Ale tak nie mówię, bo mam szacunek, że jak ktoś, że muszę być specjalnie umotywowany, żeby coś takiego powiedzieć. Bo na czym polega sprawa? Że jak myśmy robili Opola, to kierowały tym autorytety. To Jeremi Przybora był kierownikiem literackim. To były komisje złożone z autorytetów od piosenki, tam zakwalifikować się. A teraz kto decyduje o tym, czy to jest chałtura, czy to nie jest chałtura w telewizji? Pokaż mi jeden autorytet redakcyjny, który... Zostawmy to pole na razie, bo powiedz tylko jedną rzecz. Jedną rzecz o Janku, tylko muszę powiedzieć, Pospieszalskim, którego przecież znam doskonale. No obaj znam. Dziś są urodziny 50. Szazy, piosenkarki Disco Polo. Ile on włożył sił, żeby ją zniszczyć 20 lat temu, kiedy ona stała się gwiazdą Disco Polo. Tak jakby była wrogiem narodu. To było szczucie na dziewczynę, która rzeczywiście poniosła potem porażkę. Nie podołała tej inwazji hejtu, która już wówczas się pojawiła. To jest właśnie to, o czym mówię. Nie jest to krytyka, że ktoś jest słaby, beznadziejny, ten Misio się nie kwalifikuje. Nie. To jest szarpidrut, szmatławiec, won. I jest to upadek i w ogóle zdychaj. Panowie, musimy kończyć, ostatnie tylko pytanie. Ja nie chcę kończyć. Raz przymatek nie będzie siedział długo. Głupi dowcip przyszedł do głowy. Nikt nie chce. Ale serio, czy ten bojkot się utrzyma, czy za chwilę aktorzy pękną, a mówiąc brutalnie, aktorzy, dadzą się kupić? Przepraszam, artyści piosenki. Ja chcę powiedzieć tak, że to się rozlewa i w ogóle... Dla mnie jest, ja wróciłem z Kielc wczoraj, gdzie... Z Kielca. Czyli z Opola, znaczy nie, odwrotnie. Wróciłem z Kielc, gdzie byłem na meczu i spotkałem bardzo wielu takich ludzi, którzy o czymś stanowią w tym mieście, którzy byli oburzeni tym, że w ogóle... Ktoś wpadł na pomysł. Że Kielce w ogóle podjęły negocjacje, że zaczęli zwalniać, wyrzucać inne imprezy z kadzielni, bo zdaje się, że to nie dojdzie do skutku, ale to nie o tym chciałem powiedzieć. Tylko ten absurd. To, co pan, ten, co rządzi telewizją, powiedział, jak się zachował w sprawie śmierci Zbyszka Wodeckiego, jaki ma do tego stosunek, świadczy o tym, że to są ludzie, którym takie słowa jak empatia, godność, honor są kompletnie obce. I po prostu właściwie... Gdybym się racjonalnie nad tym wszystkim zastanawiał, to po co ministrowi kultury otwierać kolejne fronty po zniszczonym kompletnie... Odpowiedź brzmi, bo tak. Bo w Teatrze Polskim, teraz Teatr Stary, prawda? Dlatego, że to się rozleje. Dlatego, że oni się brzydzą kulturą, Krzysiu. Ich kultura nie obchodzi. Kultura jest instrumentem, jest skalpelem, jest... Bojkot się utrzyma, czy nie? Ty mówisz, że się utrzyma. Ja uważam, że... Myślę, że zdarzy się co innego. Że zdarzy się coś innego, co pozwoli artystom
po prostu znaleźć się w czymś przyzwoitym, normalnym. Zostanie stworzony nowy byt twórczy, być może w Opolu. Przez inne siły, przez inne siły z udziałem największych polskich artystów. Więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z Zbigniew Hołdys, Krzysztof Materna. Dziękuję bardzo. Autorzy Newsweeka. Tak jest też. Autorzy Newsweeka, cała trójka. I przy okazji właśnie Newsweek, bardzo a propos festiwalu TVP i prezesa Kurskiego, no i tego bojkotu, który prezes, tym razem Kaczyński, uznał za oczywiście prowokację wymierzoną w TVP i PiS. I program właśnie w tej sekundzie dobiega końca. Ja sobie myślę, że może powinienem mieć straszne wyrzuty sumienia. Może dzisiaj cały program powinno się poświęcić jednej osobie, nie panu Dudzie, czy nie pani Szydło, chociaż dziękuję gościom, że brali udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Być może cały program ten i jakiś inny, a może wiele innych powinno być poświęconych wielkiemu Polakowi, wielkiej postaci, wielkiemu przyjacielowi Polski, Zbigniewowi Brzezińskiemu, który zmarł w nocy z piątku na sobotę. Absolutnie wielka postać, absolutnie wielki przyjaciel Polski, człowiek, który masę dobrego dla Polski zrobił. Także we współpracy z Janem Pawłem II, potem Lechem Wałęsą i kolejnymi polskimi politykami. Jeden z tych największych, można powiedzieć, ojców założycieli. Tak jak Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski, sam Lech Wałęsa, Adam Michnik, Jacek Kuroń. Warto pamiętać o tych ludziach, bo dzisiaj wbija się nam do głów zupełnie inną narrację, z której wynika, że zupełnie inni ludzie stworzyli wolną Polskę i tak naprawdę ta wolna Polska zaczęła się 1,5 roku temu. Nie, drodzy Państwo, zaczęła się 27 lat temu dzięki wspaniałym ludziom, wśród których był m.in. wybitny Polak i Amerykanin, profesor Zbigniew Brzeziński. No i życzę sobie, żeby w tym tygodniu nic takiego złego się nie zdarzyło i żeby żadna tego typu informacja do nas nie dotarła. Serdecznie Państwu dziękuję za dziś. Do zobaczenia za tydzień. To będzie poniedziałek. Już będziemy znali wynik finału Ligi Mistrzów. A nawet będziemy wiedzieli, kto wygrał rozgrywki w naszej ekstraklasie piłkarskiej z tych mniej ważnych spraw. Do zobaczenia.